na kurki do zadań specjalnych. Kiedyś w to wszystko wtrącał się prysznic i w tym samym czasie tryskał energią. Odkąd jednak wymieniłem słuchawkę, potulnie czeka na swoją kolej. Wchodzę powoli. Grunt to mieć go pod nogami. Wciąż dolewam. Ciepła, zimna. Nie mogę się zdecydować, a ta leci. Na łeb, na szyję. Wszędzie wybory prywatne, powszechne. Prywatne, które można nazwać powszechnymi. Są tacy, co o tym nie myślą, dzięki czemu zarabiają pieniądze. Moje pokolenie jest właśnie od tego. Wyciągnięty korek sprawia, że odpływ w wannie nabiera wody w usta. Ostateczne rozwiązanie kwestii dnia. Żarówki spaliły się ze wstydu, bo to wstyd przejść na ciemną stronę mocy, nie informując o zamiarach swoich podopiecznych, w zależności od potrzeb. Świecić tak długo, wbrew unijnym standardom, zaleceniom koncernów, być na każde pstryknięcie palca, który z całym bagażem w postaci ciała tkwi przy włączniku, bo jedyne, co mogę dla nich zrobić, to zapalić świeczkę, następnie wyrzucić na zbity pysk, by inne mogły wkręcić się w tę robotę i świecić nad moją duszą, kiedy przyjdzie się ścigać z kiblem lub, jak kto woli, z samym sobą. Uchwycone na leżącą. Przypadkowo ułożone książki nie świadczą o przypadkowości wiedzy, raczej o szerokim kręgu zainteresowań. Jakby nie patrzeć, na drodze do takich wniosków zawsze staje centralnie położony budzik, wielkością przyćmiewający dokonania Führera. Kilkaset stron świadectw w grubej czarnej okładce. Prócz nich jest jeszcze kurz, który powinienem dawno stąd wykurzyć, tak jak tony poezji. Przez nie półka zaczęła zdradzać objawy załamania. A ja nawet nie mam tylu dzielnic i listów, żeby podtrzymać ją przy życiu. Wszyscy dali złapać się w sieć. Książki wciąż naciskają na półkę. To ich zemsta z zagrobu. Konotacje. Twórca pralki musiał mieć wiele na sumieniu i prawdopodobnie nie wierzył w uzdrawiającą moc spowiedzi. Swoje brudy wolał prać w domu, zwyczajnie, bez wygłaszania niepotrzebnych formuł. Jego urządzenie było wymierzone w kościół, dziwne więc, że wynalazcy nie porównywano do lutra. Myśl jednak, że kochało go wiele kobiet, które dzięki niemu mogły zająć się polityką i zdradzaniem. Myślę o tym patrząc na moją pralkę, po czym zastanawiam się, co jeszcze udaje się zatuszować. Chciałbym zaznaczyć, że pralkę mam niemiecką. Niemcy bowiem produkują najlepsze pralki i musisz przyznać, jest w tym coś niepokojącego. Jeszcze może dwa przeczytam. Obóz kulinarny. Jak to możliwe, że chodzisz stojąc? Pozwalasz chlebakowi wejść sobie na głowę, zrodzonej dobrocie użyczając schronienia uchodźcom ze sklepowych półek. Obiecując im świetlaną przyszłość, ona trwa tyle, ile wahanie człowieka co do potrzeb. Dziś spotyka się z chłodniejszym przyjęciem, w końcu, czego się nie robi dla dobra wędlin. Lecz kto z nowo przybyłych przypuszczał, że kolorowe naklejki, magnesy to zwykła propaganda, przekroczenie terminu ważności okaże się wyzwaniem, a codzienność niektórych będzie wyglądała tak. Najpierw selekcja, potem kąpiel i do gazu. Ma na niego monopol rosyjska kuchenka? Nikt więc nie wychyla się przed szereg. Wszyscy zgodnie podpierają ścianę w obliczu zagrożenia ze strony wyciągniętej ręki. Aż dziw, że nie są polskimi specjałami. Kulinarność. Odstawia garnek, bo do serca źle chadzać po wydeptanych ścieżkach. Odstawiać teatr, kiedy ma się za widza drugiego aktora, który dla tej roli gotów jest skierować głód na inne, dwuznaczne tory, wprowadzić nieład. Całkiem ładnie wygląda na niemal już artystycznym stole, po desancie ubrań na przeludnioną okolicę. Jedna marchewka mieszka na kilku centymetrach kwadratowych. Wszystko może się stoczyć, kiedy szybko się nie reaguje. Obcisłe spodnie z trudem sięgnęły dna, zahaczając o kostki. Te rosołowe wciąż czekają na swoją kolej
Pomyśleć, że takie są koleje obiadu, który spóźnił się na swoją porę. Zatrzymało go dwoje młodocianych kochanków, nie potrafiących obejść się bez czułości, w miejscu przeznaczonym na pokaz. Oto potwarz dla oziębłej lodówki, reszty sąsiadów, z którymi łączy nas dzień, dobry jak zawsze, kiedy przepis jest tylko sugestią, nie interpretacją. Dziękuję. Brawo!